McLaren Artura. Ej, on wygląda na miniaturce jak Lycan Hypersport. Lycan Hypersport. I zobaczcie, porównajcie sobie ten przód chociażby na miniaturce, nie? Pod tym kątem. Fajny, taki bardziej cywilny ten McLaren, prawda? Nie ma jakichś tam hardkorowych spoilerów ani nic takiego. Tak wygląda środek. Nie jest taki głośny w kokpicie. Tak wyglądają zegary. Mówicie, że on jest dobry, nie? Wytestujemy. Cichy jest! Co to, jakaś hybryda? Przeważnie w Fordzie robią hybrydy bardzo ciche. Okej, całkiem ładnie wyhamował. Całkiem dobrze się prowadzi, okej. Ale cichy jakiś taki, co? Chciałbyś posłuchać tego brzmienia i nie posłuchasz. Chodźmy do garażu, zobaczmy, co się da z nim zrobić. Zobaczmy, Forza Vista, McLaren Artura, czyli dla Artura chyba. Tutaj bagażnik, jakie białe fotele. To jak siadasz, to chyba bardzo głęboko, nie? To trzeba mieć trochę siły, żeby wysiąść z tego. Raczej dla staruszków się taki samochód nie nadaje. Niewygodny. Z tyłu się nie da otworzyć, żeby zobaczyć, co jest pod maską. Patrzysz, a tam jakaś rzędowa czwórka. Wiesz, w hybrydzie. Zaraz zobaczymy, co on tutaj ma. Mamy 3 litry pojemności. To jest hybryda? V6, tak? Plus hybryda. No nie sprawdzałem sobie statów tego samochodu, ale w Fordzie już jestem przyzwyczajony, że jak samochód brzmi jakoś tak cicho, to raczej jest to hybrydowe auto. Jest jeden dźwięk wydechu, niestety. Nie mamy tutaj możliwości zainstalowania jakiegoś hybrydowego swapu, na przykład jakiejś, nie wiem, V12 hybrydowej. Więc jeśli chodzi o spoilery, to chyba mamy ten taki standard. O, nie, nie. Wow! I ten spoiler jest regulowany. Mamy ten oczywiście brzydki, ale jest też ten regulowany, no to oczywiście, że trzeba go zainstalować. No i ten standardowy naprzód. Ej, spoko, podczepiany od tyłu. Ja zawsze staram się stunigować te samochody tak, żeby zostawiać standardowy silnik, który ma swoje unikalne brzmienie. Tak, mamy w standardzie niebieski, taki pomarańczowy, czarny, jakiś taki szary i zielony. Jaki dziwny zielony. Niebieski wygląda fajnie. Co? Fajnie wygląda. Ale cichy, w ogóle ja go nie słyszę. Gdzieś tam jest ten dźwięk, ale taki niesatysfakcjonujący w ogóle. Całkiem nieźle się prowadzi. Dosyć podobny kształtem. O, w sumie McLaren taki z przodu szerszy się wydaje. Zobacz, nie? Ale tutaj mamy takie kły jakby. Tu jest jeden kieł, tu jest kieł, tutaj tak bardziej kwadratowo mamy ścięte. Na miniaturce jak patrzyłem, jak wybierałem sobie samochód, od razu mi przypomniał ten McLaren Lycana tutaj z przodu. Nie? Z góry jak patrzymy, tutaj tak bardziej obły ten kształt jest i McLaren ewidentnie ten przód ma jakiś taki szerszy, nie? No i tył to już kompletnie co innego. Ale ten dźwięk taki, nie? Tak jakby ktoś na sztucznie dodał ten dźwięk, tak jak w elektrykach niektórych dodają. A tutaj mamy te gładkie zakręty, to jest łatwo. Czuję, że ta dupa gdzieś tam ucieka powoli. Ale najlepsze jest to, że ten spoiler jest zajebisty i można go regulować. Bo wiesz, on pasuje do tego samochodu, a nie musimy mieć koniecznie ten forzowy. Nie? To jest duży plus i można sobie go dupnąć na czarno. Nie trzeba od razu jakiegoś tam malowania hardkorowego dawać do tego samochodu. Dobra, spróbujmy tu mocniej wejść. Ej, ładnie się trzyma.
Tak jakbym miał kontrolę stabilności toru jazdy włączoną. C8 i Pagani. O, ciekawe. No Pagani raczej nie dogonię. Zwłaszcza jak jedzie nią Aladdin. Fajnie tu wyszedł z zakrętu, bardzo ładnie. O, a będzie ciężko teraz. Ty, fajnie przyspiesza, wow. Ty no, bardzo łatwo się tym samochodem jeździ. O, teraz dobił jakiś koksu z bardzo wysokim poziomem, też ma tego McLarena. No tutaj chyba taki bardziej miarodajny wyścig jest, nie? Fajnie, że ktoś też wziął tego McLarena. Od razu zobaczymy, czy da się nim wygrywać. Myślę, że tak. No tutaj generalnie da się prawie każdy samochód zrobić tak, żeby dobrze śmigał. Ale tutaj widzę potencjał, że stosunek tego przyspieszenia do prowadzenia jest bardzo fajny. Przynajmniej przy tym takim szybkim tuningu, który sobie teraz zrobiłem. Kurczę, prawie wszyscy wzięli te Artury, zobaczcie. Pagani Huayra jest też trudna do opanowania. Mi się nie udało tego samochodu zrobić tak, żeby dobrze się prowadził. Choć w rzeczywistości to jest kompletny koks. Bo wiesz, on ma tą zmienną aerodynamikę. Powinno być naprawdę świetne auto tu w Fordzie. Dałem tu słabo. Całkiem fajną trakcję ma to auto, wow. Dałem tylko trochę szersze opony z tyłu. Dałem te semisliki. Dobrze mi się nie jeździ, naprawdę. Dojechałem. Aladdin się rozwalił, o nie. Zróbmy sobie ten maksymalny tuning. Nie wiem czy... No i prowadzenie znacznie nam się nie poprawiło tutaj. Myślę, że w tej klasie to trochę przesada jest, jak dla tego McLarena, że on się dobrze czuje jednak w tej S1. No i tu już musimy robić tego swapa, więc cały samochód traci sens, nie? No bo najciekawsze w tych samochodach, które dodają do Forzy, jest ten standardowy napęd, który mamy w aucie. On dodaje tych takich unikalnych cech każdego samochodu. No nie wiem właściwie jakie będą atuty teraz tego auta po tym swapie, poza oczywiście tym, że mamy więcej mocy. Może trochę lepsze prowadzenie też, bo żeśmy zainstalowali bardziej przyczepne opony. Możemy jeszcze zwiększyć docisk na tym spoilerze, który pasuje do tego samochodu. Ja bym go nie robił do klasy S2. Nie da się też go do X-a wrzucić, jakby ktoś tam... Chyba, żebym dał te napęd na wszystkie koła, nie? No i trzeba na tych zakrętach teraz uważać. Tak wygląda VMAX. Sam jeszcze można by było pewnie więcej osiągnąć, gdybyśmy zmniejszyli docisk, nie? No, 4 paki powinien wyciągnąć raczej. S1, myślę, że tam jest jego miejsce.
No i zobaczcie, 370, 80, 90 i jest 400. Jakby ktoś chciał sobie na VMAXa zrobić, to te 400 nieco ponad można sobie osiągnąć. Do klasy S2 to macie tego drugiego McLarena, niestety z płatnego dodatku. Zobacz na tego gościa. Przypomina Sennę z tyłu, nie? Nie chodzi mi o spoiler, tylko ten opadający tył taki. Ale tego bym już raczej dedykował bardziej do klasy S2. A i tak mam go chyba w S1? Nie, w S2 mam go, okej. Nie wiem, czy go wymaksowałem. No w Fordzie to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Tu chodzi o to, żeby mniej więcej przyporządkować te samochody tak według mnie, nie? A każdy sobie przecież i tak może jeździć czym tam mu się podoba. No tutaj się w Fordzie przecież, o, tak jak teraz jeździ, nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jedną rzecz, że tu się trzęsą dość mocno tylne wydechy. Zauważyliście to? Już jeżdżę nim trochę. Ciekawe, czy ktoś to zauważył. Trzęsą się tam mocno. No, czuć. One są tak zabudowane, ale i tak widać, że się ruszają. Strasznie fajne są te smaczki. Ale spoiler z tego, co widzę, raczej jest taki bardziej sztywny. Jak damy sobie w innym samochodzie, na przykład jak weźmiecie sobie Radicala, jest samochód z najbardziej trzęsącym się spoilerem chyba w całej grze. Fajnie to wygląda.